Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixa, a to jest Let's Play Ratchet. A to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. I tak, na początek mała synchronizacja, dół, góra. Jako iż... Dobra, przez chwilę się znowu mam ten błąd ze słuchawkami, ale spoko. Jako iż w zeszłym tego nie był krótszy odcinek, co dzisiaj zrobimy sobie go troszeczkę dłuższego. Tak, mam ten błąd ze słuchawkami. Dobra, chrzani już to. No, naprawiłem, pociągając za kabel, nieźle. Więc... Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko kurde, nie wiem co. Dobra, 40 minut sobie będziemy grać dzisiaj w Spyro. Aha! Dlaczego filmy ostatnio pojawiają się o 16 równo? Ponieważ dlatego, że YouTube coś ostatnio schrzanił, że z jakiegoś powodu moje ustawienia filmu się nie zapisują. Nie wiem, czemu tak się nie robi, ale... Nie wiem, czemu to się tak robi, ale... No, muszę po prostu ręcznie to ustawić, a ja nie zawsze akurat na tą 16 jestem przy komputerze. Ale dobra, jadymy. No to wszystko. Więc dziś będziemy ogólnie 100%ować dwa poziomy. Jak pamiętacie, w zeszłym odcinku robiliśmy Shilles Alp. I ogólnie dzisiaj jestem bliżej mikrofonu. Czemu? Ponieważ przyszło mi wreszcie moje nowe krzesło, przez co będę mógł lepiej mi się będzie nagrywało, ponieważ już nie będę na tym moim starym kuchennym krześle siedział. Albo jak Michał kiedyś to... On, nie pamiętam już na czym on to siedział, na taborecie? Nie na taborecie, chyba na taborecie albo na tym, na tapczanie czy coś w tym stylu. Nie pamiętam. Możesz Michał powiedzieć, jak to kiedyś miałeś super duper krzesło. Teraz to wreszcie mam obrotowe krzesło! I swoją drogą też mi przyszło dzisiaj Sonic Colors na Wii. Hey Spyro, there are Rhinox everywhere! Maybe I can find some peace and quiet at the top of the tower. Dobra, więc musimy dotrzeć na szczyt wieży. Alas, I have a loss to my love, guarded by evil Rhinox at the top of yonder tower. Can you rescue her for me? Znaczy, to nie powinno być at last, a nie alas. Bo nie wiem właściwie, czy alas ma jakieś znaczenie. Tak, no i oczywiście mi... Można powiedzieć, że dalsza część poziomu. Ale obiecuję, że już w następnym poziomie nie będzie żadnych tych naszych pomagierów. Chyba, że ktoś ich lubi, to wtedy to go uprzykrzy. Ale z tego co wiem, to ludzie najbardziej narzekali właśnie na tych pomagierów. Znaczy... Na zróżnicowanie, ale nikt nie... Ale właściwie to było właśnie za duże zróżnicowanie. No, że po prostu ludzie nie chcieli ich aż tak dużo i aż tak różne gameplaye kompletnie. Dlatego na przykład w A Hero's Tale... O nie. To już była hamowa. Dlatego na przykład w A Hero's Tale... Z tego co wiem, bo nie przeszedłem jeszcze całego A Hero's Tale, są jakieś trzy postacie, którymi sterujemy poza Spyro, rzecz jasna. Znowu taki cwaniak się znalazł, co kobietę bije, co? Miło tak? A zaraz będzie kobieta mnie bije, kurde. Kobieta mnie bije. Ja pierdzielę. No i co z tego, że się bije? Jak kocha, to boli. Ja naprawdę czasami jak się później słucham po odcinku, to ja naprawdę nie wiem, jak ja mogę być czasami aż tak wredny dla niektórych rzeczy. Tak niestety, taka no historia z życia wzięta. No w sumie ja wam same takie historie z życia opowiadam.
Świetnie, znowu słuchawki mi się liczą. Zarąbiście. Ale dobra, rozpoczynając tę moją historię. Otóż chodziłem sobie tak po sklepie. No, po supermarkecie. O, nie będę mówił nazwy, żeby tutaj nie reklamować. Ale no, chodziłem sobie w każdym razie po sklepie. No i wchodzę sobie do jakiegoś elektronicznego sklepu. Nawet gdybym chciał powiedzieć, to nie pamiętam nazwy, żeby nie było. No i tak sobie wchodzę i kasjerka uradowana. Dzień dobry, dzień dobry. No dzień dobry. Tak, tak sobie przechodzę, no patrzę, pani cały czas jest taka uśmiechnięta. No stwierdzam, no fajnie, no ma dobry humor. Ale tak po paru minutach moim łażenia po tym sklepie, bo naprawdę ja w takich sklepach elektronicznych mogę naprawdę sporo czasu spędzić, tylko na przykład oglądając rzeczy. Bo jak mnie nie stać, no to co innego mogę robić niż oglądać rzeczy. O, czegoś tu zapomniałem. No i po prostu tak się zastanawiam, kurde, dlaczego ta pani jest aż taka podekscytowana. Jak tak się rozglądam po tym sklepie, a jako już jestem wysoki, to widzę nad półkami, patrzę, no kurde, klientów nie ma. Resztę to powiedzcie sobie sami. Ale nie powiedziałem tego tej pani prosto w oczy. Tylko wiecie, taka akurat śmieszna ironia wyszła. Że nie ma klientów, ja wchodzę i pani taka uradowana. No dobra, porozmawiamy z tą różową, z tym różowym misikiem. W ogóle jak będzie rodzaj żeński misia? Chyba jest nawet taka nazwana panią niedźwiedź jakaś, ale nie wiem jaka. Ha! Co, nie mogę jej uderzyć? No tak, kobieta kobiecie, no nie przywali. What? Marco sent you here? I've got a restraining order against him. It's a me, Mario. Dobra, uratowaliśmy Lucy, nice. Nie wygląda na dziewczynę. Mamy 6 jajek, ale nie mamy tego. Ujemnie myślałem, że przegliczuję. Jak przez chwilę się bałem, że przegliczuję przez ten. Przez tą. Górę, ponieważ jak pamiętacie, w Spyro 2 było to bardzo częste, jak na moje. No i niezbyt by było fajnie, gdyby tak się stało. Dobra. Ale teraz musimy znaleźć te brakujące 3 i właśnie chyba widzę. Dokładnie. Ja nie mogę, no po prostu za każdym razem ja nie zbieram wszystkiego w tym poziomie. Choćbym nie wiem jak się starał, to za każdym razem nie mogę zebrać wszystkiego. Byłbym okropny w Pokémonach. Jej, level complete. Już drugi poziom mamy na 100%. Jeszcze kontynuując wątek z poprzedniego odcinka, a propos tej castingi, co bardzo krótko się o niej wypowiedziałem, ponieważ nie miałem czasu, to powiem wam, że ta castinga uruchamia się dokładnie po dwóch po przechodzonych poziomach. To znaczy, że gdybyście przeszli ten poziom i Sheila's Alp, to by się odblokowało. To by ta castinga wam się pokazała. Gdybyście przeszli Sunny Villa i później tamten poziom, też by się to odblokowało. Gdybyście przeszli tamten poziom, później Sunny Villa, też by się to odblokowało. Dlaczego mówię ten tylko w obrębie tych trzech? Ponieważ z tego co wiem, też wiecie co? Zobaczę, żeby nie było. Sunrise Spring? Nie no, byłoby możliwe. Sunrise Spring Home? Tak, byłoby możliwe jeszcze do tamtego, do tego poziomu się dostać. Bo jak widzicie, on ma tylko 10. No to porozmawiając z tym gościem, żeby odblokować. At last my portal is working again. Come visit me at the Tiki Lodge. Okej.
Spoko, stary. Ja cię odwiedzę. Znaczy, nie jestem człowiekiem, który lubi ludzi odwiedzać, ale... No, odwiedzę. No, jak tak mnie ładnie zapraszasz, to odwiedzę. Bardzo chętnie nawet. Dobra, i jeszcze ten. Yay! My portal is working! I'll see you at the beach! Beach? A może beach? I tak, bodajże jeżeli przyjdziecie z mniejszą liczbą jajek, to będziecie usatysfakcjonowani. Nie wiem, czy tak to można powiedzieć, ale powiedzmy, że usatysfakcjonowani wiadomością, że potrzebujesz iluś tam jajek, albo że nie masz wystarczająco niewystarczającą liczbę smoczych jaj. O Boże, Dragon Ball! Ale dobra, chodźmy do Cloud Spires. Spires. Czasami niektóre z poziomy sprawiają mi... Cloud Spires. Albo Spires. Kurde. Niektóre poziomy na serio tutaj sprawiają taki... Bultupska. Wielu ludzi jest pewna rzecz, którą wam na razie nie pokażę. Pokażę ją wam, kiedy... przejdziemy ten poziom, żeby tutaj nic nie cheatować. Ale no to jest pewna rzecz, która wam się przyda, jeżeli planujecie ćwiczyć Spyro... speedrun ze Spyro 3. To jest wtedy, ten trik jest po prostu wymagany, żeby trochę sobie czasu zaoszczędzić. Oczywiście nie stuprocentowy, bo jeżeli stuprocentowy robicie, to już nie ma przeboju. To wtedy tego triku, no, lepiej, żebyście nie robili. I tak, to jest prawie tak samo jak sequence breaki, co po niektórych w Spyro 2. Kurde, w sumie wreszcie będę musiał się zabrać dalej za ten mój materiał dotyczący poradnika do Spyro 2. O speedrunowanie. Bo to jest dosyć takie ważne. Chciałem to... Więc co robisz? W sumie mam nagranie. Też nie wiem, czy przypadkiem go nie skasowałem, lol. Więc teoretycznie, jeżeli go nie skasowałem. Jeżeli go skasowałem, to nawet by było lepiej, bo on to zrobił live komentary, co by było lepsze chyba. Bo przynajmniej nie musiałbym. Dobra. Jeny. Zoe. Odchrzań się ode mnie. Spoko. No, włóż sobie palec z oko. O Boże. Tak, przyznam, jestem okrutny. Dobra, więc... Stephanie! Uratowaliśmy. Yeah. Pierwszy tysiak! No i tak, zaraz go stracimy, bo pewnie zaraz jakiś taki money bugs się trafi i będzie tu. Chociaż... Mogę ominąć Moneybugsa. Dobra, spoko, na luzie i w ogóle. Przemawia teraz we mnie taki wewnętrzny hipis. Ale no, sami powiedzcie, no, każdy ma takiego swojego wewnętrznego hipisa. Każdy. Trust me. Hipisi, łączmy się. Ale kurde, no za mało właśnie takich hipisowskich postaci jest w Spyro. Jest dużo takich hejtów na takich typowych... W sensie... jak to uważa hipisa? Bo niektórzy uważają hipisów za ćpunów i tak dalej, ale... Ja po prostu uważam hipisów za wyluzowanych ludzi. A jak któryś ćpa, to... No, to już nie jest za dobre. No właśnie. Monifax. No to co? Pomijamy! Ale to oczywiście nie jest takie proste, ludzie. Nie możemy jakiegoś super duper double jumpa robić. Ale no... Himena. I... Dobra. Teraz... Błagam, żebym trafił to za pierwszym razem. Nie trafiłem. God damn it! Chyba, że to na wers PS3 nie działa.
Ale nie, powinno działać, tak mi się wydaje. Bo Sony nie dba właściwie o to, czy... A może zrobimy sobie bugfixy, a może nie. Bo ile wiem, Nintendo tak, bo niektóre gry na przykład na wirtualnej konsoli Nintendo mają wiele bugfixów, ale Sony po prostu... Nie wiem, nie obchodzi ich to zbytnio. Okej. O. Ha! Więc to jest skrót do tego. Teraz sobie wyjdziemy stąd. Ta-da! Więc tego to możecie dużą część poziomu po prostu ominąć. Dobra, ale powiedzcie mi, że ja mogę sobie po prostu tak ominąć tego Moneybugsa. Ale pewnie nie, bo to by było za proste. No oczywiście. Ale przynajmniej wam to pokazałem, no. Tyle dobrego. Ło! Matko boska, jak się wystraszył. Walnąłem w mikrofon, prawdopodobnie będziecie mieli te... Prawdopodobnie wytnę, jak będziecie mieli jakiś huk czy coś, ale no... Uff, czasami bycie bardzo blisko mikrofonu nie jest zbyt dobrym pomysłem. Well, if it isn't my favorite dragon. The sorceress has put me in charge of guarding these bellows. However, I suppose I might look the other way if I was distracted by counting gems. Ooh, yes, precious, precious gems. Well then, Spyro, you may now use the bellows any time you wish. Best of luck on your little egg hunt. No sorry, po pierwsze on jest zwyrodniałym kłamcą, po drugie wy tego nie widzieliście, ale ja przez cały ten czas, kiedy on mówił, to ja mu pokazywałem bardzo brzydki palec. Więc no, to chyba mówi samo za siebie, jak bardzo gościa nie lubię. Przyznam, że Moneybugs bardzo się zmienił już w A Hero's Tale. Tu jest, tam jest on bardziej zbalansowany niż tutaj, taki little ma... nieważne. Bo po prostu... Tu i w Spyro 2 to jest... To już mi się nie chce na niego patrzeć, a w A Hero's Tale to jeszcze jest nawet... Powiedziałbym, że spoko. Nie da, porozmawiajmy z naszą tutaj koleżanką. You activated the bellows? Maybe I can get the cloud generator working again. Okej, po głosie to nawet nie jestem w stanie stwierdzić, czy to chłopak, czy mężczyzna. Chłopak, czy dziewczynka. Ale no, na szczęście jest Fluffy, chociaż właściwie... Nadal to nic mi nie daje. Ale dobra, no po głosie powiedziałbym, że taki... Osobnik płci żeńskiej to jest. O, jajko spadło. Lel. Rhinox must have been using this thing to clog up the cloud generator. A, jasne. Jej, uratowaliśmy Henryka. Cieszę się, jak pies. Ale tak, ogólnie to fani znaleźli gdzieś między tymi chmurami ukryty jeden klejnot. Prawdopodobnie jest to pozostałość po jakimś starym level designie, albo po prostu mogliśmy łazić po tych chmurach, prawdopodobnie w jakimś tam nie stanie, tylko w jakiejś wersji beta, alfa poziomu, więc no nie wiem. Fajnie by było się dowiedzieć, jak kiedyś ten poziom miał wyglądać, bo daje głowę, że poziomy, które teraz widzimy w Spyro na 100% wyglądały... różniły się bardzo od tych, jakie twórcy mieli na początku w planach.
Ciekawe, czy mają jeszcze jakieś koncepty właśnie. No cóż, prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy. Claire! Bo Clary? Clary? Claire? Ach, imiona. Jest w ogóle taka strona, nazywa się pronounce the names albo pronouncenames.com. Ogólnie polecam stronę, bo można się nauczyć wymawiać niektóre imiona. Zaporozmawiam z tą śliczotką. Our sun has gone out. We can make a new one with our lava fusion cauldron and three sun seeds, but they keep burning up before we can get them in the pot. Dobre. Nasiona słońca. Dobre. Step on the switch to get a fresh sun seed and keep flaming it until you get it into the pot. Spoko. Więc musimy podgrzewać nasionko słońca, aż wpadnie do tego, nie wiem jak to nazwać, pieca, nie pieca, kociołka, o! Jeżeli nie będziemy ich podpalać, to one najzwyczajniej w świecie zgasną. A i w ogóle w tej lawie możemy się utopić. Nie polecam. No nie, kurde! Nie. Te schody. Pyk. 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 Easy. Easy. Prościutko. Siu. Morfowanie z Dragon Balla. I tak oto powstało super słońce. Now that's what I call a sun. Here, you can have this last sun seed as a souvenir. I think it might be a dud though. Lele. Uratowaliśmy Lulu. Wow, ta animacja. Ojej. Ale jeszcze mamy, jak możecie się domyślać, jedno jajko, ponieważ tamten wir nie był tam bez powodu. Bo tam jest jeszcze tu jest w tym poziomie jedna minigierka. W ogóle chyba jeszcze zrobimy jeden poziom i skończymy ten odcinek. Maybe. Bo tak. Bo nie za dużo, nie za mało, nie za dużo, bo na dwa poziomy na 100% nie będziemy mogli liczyć. A jeden tu powiedzmy, że taki. Tak jeszcze można zdążyć. Dodatkowo, że ten, który chce zrobić poziom, nie da się w tym momencie go wystuprocentować, więc to też mi jakoś sprzyja. Ale postaram się go jak najwięcej z niego wynieść, jak mogę. Więc dobra, chodźmy. Szkoda, że nie można dalej się bawić z tymi nasionami słońca. Chyba to jest gdzieś na tej chmurze właśnie, ten klejnot, o którym wspominałem. Ale nie wiem. Są jakieś klejnoty? Nope. A więc dwa są, sorry. Zapomniałem o tym kurduplu. I oczywiście użyłem tego triku co zawsze, czyli ogień i szarża naraz. Zabiera to troszeczkę czasu, ale tylko tak na szczęście troszeczkę. Ha! Brian. Prawie jak Ryan. Drummond. Pozbieramy najpierw te klejnoty, żeby było fajnie, żebym miał od razu tutaj wszystko zrobione. Ale oczywiście, pewnie znając życie, znowu o czymś zapomniałem. I będzie pupsko, bo będę szukał tego pół godziny na nagraniu. Takie już życie, a życie nie jest nowelą. Tu.
Wee. Chcemy. Gadajmy z tą ślicznotką. We usually wake up a rain cloud at the crack of dawn, but these mischievous spirits are stopping our bells from ringing. No i sobie mam przegonić tych panów brzydkich, które straszą nasze tutaj dziewczyny, więc musimy je obronić przed nimi. Jej, fixe bohatera. Ja to za darmo wszystko robię, żeby nie było. Bohaterstwo zawsze za darmo. Jej. Te oczy w ogóle, jaki derp na twarzy. Jeny, i się nie roztrzaskało. Trudno do uwierzenia. Uratowaliśmy Jake'a. Bardziej wygląda mi jak dziewczynka. Nie wiem czemu, ale te białe smoki z jakiegoś powodu... Myślę, że to są rodzaju żeńskiego. Nie wiem czemu. Jej, 400 na 400. Muszę to zrobić. To po prostu było za mało epickie, gdybym tego nie zrobił. Siup. Czy znowu będzie jakaś kasynka, czy mogę od razu do tamtego poziomu iść? 1100! Jej! Jak słynny już Michałowe jej, którego przestał używać z jakiegoś powodu. RIP jej. A, bo chciałem jeszcze po coś iść, teraz sobie dopiero o tym przypomniałem. Nie zebrałem tego w pierwszym odcinku. I swoją drogą, też w pierwszym odcinku nie wspomniałem bardzo ważnej rzeczy, nie pamiętam czy to... Ojej, powiedziałem w drugim. Ale tak, ta gra została wydana w 2000 roku. W kalendarzu chińskim to ten rok jest oznaczony jako rok smoka. I z racji tego Insomniac postanowił sobie, a skoro mamy smoka, to nazwijmy trzecią grę rok smoka. O ironio, gra nigdy nie została wydana w Japonii. Więc takie haha. Ha. Dokładnie. A dobra, chodźmy do Molten Crater. Myk. A mi się w ogóle dzisiaj zostałem piłką w kciuki, mam, nie wiem, obity palec. Mój palec ma teraz takie wielkie ziaje. Rhinox are running rampant around here, but I can't get anyone out of the Tiki Lodge long enough to do anything about it. Spoko, stary, ja to naprawię. Mogę to rozwalić? Nope. Bo w tym poziomie zostały nam przedstawione ściany, które możemy rozwalać, ale niekoniecznie to zawsze tak wygląda. Dawaj, świnio, kurde. No. Nie wiem dlaczego tutaj są kwiatki, które można rozwalać, ale założę się, że to jakaś... że to pewnie do jakiegoś skill pointa. A więc będę je rozwalał. I nawiązując easter egg związany... easter egg z Indianą Jonesem. Jej. Bo te kwiatki nie mogą tutaj być tak po prostu i nic z siebie nie dawać. On na 100% to jest jakiś... skill point na zwyczajnym świecie. O, ty chamie. Jakbyś mnie zrzucił, to bym cię po prostu zabił. I nie patrz na to, że właśnie cię zabił. Taki atak prawie z zaskoczenia. Znaczy prawie, no nie spodziewał się mnie, więc no, można powiedzieć, że z zaskoczenia. Jajco! Co? Jajco! Uratowaliśmy Rikki. No, bo to miał trochę dużo mówienia tych imion, bo jest ich... 121, 151? No! Od... O nie! W sumie to mogę sprawdzić nawet. Jestem głupi. 148. Świetnie. Także właściwie to jest ich 151. Tak, wydaje mi się, że jednak jest ich 151, bo w tej grze są jeszcze dodatkowo ukryte jaja,
które nie są nigdzie pokazane. Więc... Ups. Ja tylko mówię, nie mówię gdzie one są, ani nic, więc to nie jest żaden spoiler. Jeszcze. No. Give me skill point! Ot. Ej, no ja myślałem, że są jakieś takie klatki nieśmiertelności. No hamuwa. Nie fajnie. Dobra, tu jest też. Ui. Ui, był. W sumie tu chwilę. Nie, tędy droga. Tyk. I my. Here, take this egg. They were giving them away at the Tiki Lodge last night. Co? Chwila. Rozdawały je? Rozdawali je? Ja pierdzielę, kościu. Ale dobra, uratowaliśmy kurlię. Carly. Ja wiem, że Carly pisze się inaczej. Gościu, jakżeś zrąbał! Jak je rozdawali, to trzeba było brać wszystkie. Więc tak, jak widzicie, tutaj mamy... pomagiera, którego jeszcze nie odblokowaliśmy. Aczkolwiek jest sposób, aby go odblokować. Musimy tak, to znaczy odblokować. Po prostu... musimy skoczyć na to. Po prostu na czubek tego i wtedy zostajemy przeniesieni. Jako już ja robię grę, powiedzmy, legalnie, to... nie będę tego robił, dopiero tutaj przyjdziemy... gdy będę już miał tego pomagiera, czyli Sergeant Birda. Czy to jest, pamiętam? Tak. A porozmawiamy z tym Monifaxem. Spyro, you're just in time. I saw two egg thieves run through this door. Well, actually they paid me to guard their hideout, but that's irrelevant. I'll happily let you through the gate to chase them down for a small finder's fee. Jestem ciekaw, co będzie właściwie, gdy po prostu mu odmówię. Very well, Spyro, it's up to you. Maybe if we both just hold hands and think happy thoughts, the thieves will decide to return the eggs themselves. No, to dawaj rączka. No i czekamy. Ja no oczywiście żartuję, bo ten kupak po prostu no nie rozumiem gościa. Tak. Chrzan się. Nienawidzę cię. Are you the dragon looking for all those eggs? Nope. Because I saw a shifty looking character with one over there. Zaraz, ale Moneybox mówił, że dwóch ich jest. Coś gościu słabo patrzysz, bo wiem akurat, że Moneybox nie kłamie akurat w tym przypadku. Więc no. Tak wyszło. Nie. Żebyś sobie to swoje nananawsa. Nieważne! Jestem tutaj kulturalnym człowiekiem, ja tu na moich let's playach nie wyżywam. Nie wyzywam, nie mówię brzydkich słów. Jestem grzeczny póki co, więc nie zmusicie mnie. No i mamy gonić go po prostu. Bo to jest zły kupak, który nam ukradł jajo. Zauważcie, że on jest zielony. Właściwie to jest po prostu taki recolor i tyle, ale... No jest zielony w tym razie. Albo żółty, zależy jak patrzycie. W sumie nie wiem, czy to jest po prostu taki, wiecie, limonkowy czy żółty. Jej! Ratowaliśmy Moirę. To prawie jakbyście źle napisali Mario. Nie, to jest dokładnie. Hey, there goes another one. He was really fast. Maybe if I activate the supercharge, you'll be able to catch him.
Jej! Supercharge! Boże, powiedziałem to jak Mario. A miał co zabrzmieć jak był Tejsa. Bo Tejs to właśnie powiedział w Sonic Adventure DX. Ale tak, to jest czerwony, jak widzicie, złodziej, który cechuje się tym, że on nigdy nie występuje poza tymi przyspieszającymi drogami. Co nie jest fajne, bo trudno go złapać. Zresztą najwyższym w świecie nie może... O, da się zrobić ten trik. Nice! To easy. Uratowaliśmy Kermita. Ej, zaraz, Kermit tak nie wygląda. No i świetnie. 24 jajka, więc praktycznie uratowaliśmy dzisiaj 12. Coś w tym stylu. Nie wiem, bo nie jestem pewien, czy mieliśmy 12 na początku filmu, czy 10. Jeżeli 10 to fajnie, to w takim razie uratowaliśmy 14. Jeżeli 12 to też fajnie, bo uratowaliśmy 12. Tak musi się tutaj przejść, bo mam tutaj... Skill point i dodatkowo... Butterfly. Dobra, gdzieś tu był jeszcze wazon. O. Jej. Ja nie mogę. Dobra. Easy! No i się spierdzia. Aha, jeszcze tam przejść. No, co? Wszystkie... No nie, one się wszystkie odrodziły. Tak nie miało być. Ale spoko. Oczywiście asset ze Spyro 1, czyli klucz. Aha, bo jeszcze poziom Sergeant Birda. Zapomniałem o nim kompletnie. Ale tak, ludzie, to by było na tyle w tym odcinku. Jeszcze tylko wyjdziemy z tego poziomu. Swoją drogą, fajna muzyczka jest w nim. Podobnie mi się. Ojejku. Więc mamy prawie 40 minut. No cóż, mówi się trudno. Ale tak, w każdym razie mam nadzieję, że wam się spodobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć. Pa, pa!